słodycze. Tak bardzo je kochamy, a tak bardzo nie możemy ich jeść na diecie, choć no być może są na to jakieś rozwiązania. I o tych rozwiązaniach porozmawiam dzisiaj z magister Donatą Krawczyk, psychodietetykiem z Centrum Leczenia Otyłości Paleta Diet, dr Patrycji Kusek. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, słodycze, a co za tym idzie, cukier. Czy są jakieś zamienniki i czego powinniśmy unikać, co stosować, będąc na diecie i chcąc schudnąć? Z pewnością zamienników cukru jest wiele, teraz też na rynku, no żyjemy w XXI wieku, więc naprawdę tego jest dużo. No ale właśnie co wybrać? Ja może tak przybliżę najbardziej takie trzy popularne słodziki, które są wymiennie też stosowane i możemy się nimi posiłkować. Pierwszym z nich jest stevia. Stevia jest rośliną, która też pochodzi z Ameryki Południowej. Jest 200-300 razy nawet słodsza od cukru. Jej jedna łyżeczka odpowiada nawet jednej szklance cukru, więc to jest naprawdę no, duża intensywność. I na rynku ona też jest dostępna w formie tabletek, w formie też właśnie takiej bardziej sproszkowanej, kapsułek, więc każdy tutaj też może znaleźć coś dobrego. Aczkolwiek jeżeli chodzi o stewię, ona ma też taki intensywny, specyficzny posmak, więc na pewno nie wszystkim ona może też smakować. Innym też słodzikiem jest ksylitol. Ksylitol jest to cukier brzozowy pozyskiwany właśnie z kory brzozy. Jest on o 40% mniej słodszy, ma mniej kalorii, przepraszam, od cukru. Natomiast właśnie słodkość jest porównywalna w takiej proporcji 1:1, jeżeli chodzi też o sam cukier. I ksylitol, on występuje głównie w formie takiej sproszkowanej na rynku. Ma niski indeks glikemiczny, on wynosi 8, więc też będzie korzystnie wpływał dla osób, które chcą go dodawać na przykład do jakichś potraw, będąc też na diecie. I też kolejnym takim też słodzikiem jest erytrol. Też czasem mówi się erytrytol, tak? To też właśnie w ten sposób. I on też pochodzi jakby z tej samej grupy związków co ksylitol. Erytrytol też naturalnie w mniejszej ilości występuje także w owocach, też w pyłkach kwiatów. Natomiast jego intensywna produkcja występuje przez pozyskiwanie w trakcie produkcji i fermentacji też glicerolu. I jeżeli też chodzi o erytrytol, no to on w zasadzie, jego indeks glikemiczny wynosi 0. Ma bardzo małą ilość kalorii, bo na 100 gram to jest w zasadzie tylko 20. I też erytrytol bardzo jest polecany dla diabetyków, nie podnosi poziomu glukozy we krwi i też właśnie będzie idealny dla osób, które stosują dietę bezcukrową. No właśnie, bo my unikamy cukru nie tylko wtedy, kiedy chcemy schudnąć, bo to nie do końca o to chodzi. Unikamy cukru, kiedy chcemy odżywiać się zdrowo. Zatem czy te zamienniki są zdrowe, czy nie wiem, słyszałam, że bywają rakotwórcze, jak to jest? Na pewno też słodziki jest to bardzo duża grupa związków, więc każdy z nich powinniśmy faktycznie badać i oddzielać osobno. Natomiast też jeżeli chodzi o te przykłady słodzików, które powiedziałam, o których wspomniałam wcześniej, o to je na pewno bezpiecznie możemy stosować w naszej kuchni, czy właśnie zamieniając i słodząc kawę, herbatę, bądź dodając ją do wypieków, czy do jakichś owsianek, placuszków, koktajli, to na pewno. Natomiast też jest pewna taka grupa słodzików, którzy producenci wykorzystują do słodzenia też takich napoi bardziej gazowanych. I przykładem takiego słodzika może być aspartam. A też skąd się wzięła taka, można by powiedzieć, nagonka, albo właśnie taki niepokój, dlaczego on może być nawet, ma takie przesłanie, że rakotwórczy i szkodzić. To pamiętam jeden przykład tego, bo na pewno też wszystkich nie sprawdziłam, ale jeden przykład to pamiętam sama, kiedyś chyba natrafiłam nawet na taki artykuł, gdzie był bardzo wymowny tytuł: aspartam zabił moją żonę. I to, żeby tak bardziej przybliżyć, to się działo bardziej w Stanach Zjednoczonych, natomiast też potem była dogłębna analiza tej sytuacji. Ta pani też zapewne miała wiele chorób też współistniejących, ale wypijała bardzo wiele napoi gazowanych właśnie z dodatkiem aspartamu.
I tutaj też może przybliżę tak bardziej szczegółowo, o co chodzi z tym faktycznie aspartamem, bo aspartam ma bardzo prostą budowę. Jest to cząsteczka złożona z aminokwasów też pochodzących naturalnie w żywieniu, fenyloalaniny i kwasu asparaginowego oraz cząsteczki metanolu. I w naszym organizmie, w przewodzie pokarmowym, on ulega rozkładowi do tych właśnie molekuł. I tak ściśniej jego metabolita, w zasadzie właśnie metanol jest bardziej toksyczny. Natomiast w samym aspartamie jest go bardzo mało, bo to jest zaledwie 10%. To są śladowe też ilości i też jeżeli chodzi o aspartam, on jest też 180 razy też słodszy od samego cukru, od sacharozy, więc dodaje się go niewielkie ilości. No i przykładowo w jednym też litrze Coca-Coli na przykład, słodzonej aspartamem, to tam jest zawarta ilość 55 mg tego metanolu, gdzie dla porównania na przykład w sokach owocowych między 30 a 45 mg. I co więcej, w alkoholu jest nawet kilkakrotnie przewyższona ta wartość. Więc paradoksalnie, pijąc na przykład drinka z kolą zero, to więcej metanolu dostarczamy z samego alkoholu niż z na przykład właśnie napoju gazowanego, słodzonego tym właśnie słodzikiem. Też to nie są jedyne źródła metanolu, on też występuje w przejrzałych owocach, normalnie w pożywieniu, na przykład też w jajkach. Natomiast też nawet my sami jesteśmy w stanie wytworzyć metanol w organizmie. Natomiast no, nie umieramy od tego. Też to, czy coś jest toksyczne, czy nie, to jest oceniane za pomocą dawki. Ja też często powtarzam właśnie nawet w gabinecie, że wszystko jest trucizną, tylko zależy od dawki. Więc no, z tym tutaj musimy właśnie najbardziej też uważać, jeżeli chodzi o samą też dawkę. I też po tej sytuacji, no to wiele też instytucji zaczynało badania stricte pod kątem właśnie, czy faktycznie aspartam jest bardzo szkodliwy, czy nawet też rakotwórczy. No i też badacze są zgodni i twierdzą, że aspartam jest bezpieczny, nawet też instytucja Europejski Urząd do Spraw Żywności EFSA też się pod tym podpisuje, więc to jest bardzo rzetelne źródło. Natomiast też jest jedna faktycznie grupa osób, które powinny unikać aspartamu i są to osoby, które chorują na rzadką chorobę genetyczną fenyloketonurię. I te osoby, u nich na pewno ta choroba polega na tym, że powoduje problemy z metabolizmem fenyloalaniny, czyli tego aminokwasu, który jest zawarty właśnie w aspartamie. I osoby te praktycznie całe życie muszą być na bardzo ścisłej diecie i takie wcześniejsze nawet objawy wykrywane są w okresie też niemowlęcym. Zatem padło już sakramentalne stwierdzenie, że to dawka powoduje, że coś jest trucizną. Zatem jakich zasad powinniśmy się trzymać, jeśli nie chcemy przedawkować tych właśnie słodyczy? Wiemy, słodyczy, słodzików, no cukru, to wiadomo, jest to tak samo ważne i istotne, żeby go po prostu nie jeść za dużo. No to jeżeli chodzi też o te dawki, no to przede wszystkim takie objawy przedawkowania, no to, bo naprawdę bardzo ciężko jest przedawkować, jeżeli chodzi o te słodycze, czy słodzone też właśnie takimi słodzikami, ale pierwszym takim objawem może być po prostu biegunka, czy takie objawy właśnie przeczyszczające. Natomiast warto właśnie dodać, że taką typową na przykład słodkość, którą uzyskujemy za pomocą też aspartamu i jej bezpieczna dawka, jego bezpieczna dawka, to jest 40 mg na kilogram masy ciała na dobę, czyli na przykład osoba, która waży 75 kg, no to dla niej odpowiednia dawka to będzie 3 gramy na dobę i ta słodkość odpowiada ponad pół kilograma zawartości cukru. Więc naprawdę, jeżeli taka osoba bardzo lubi słodkie i by w ciągu dnia zastąpić cały cukier, który spożywa właśnie tym słodzikiem, no to fizycznie nie jesteśmy w stanie tego przekroczyć. Kiedyś też czytałam, żeby faktycznie przekroczyć tą dawkę, to by trzeba na przykład wypić 50 puszek tego napoju słodzonego aspartamem dziennie, co fizycznie nie jesteśmy w stanie tego zrobić. I znowu, wszystko jest trucizną, tylko zależy od dawki. Ja też czasem piję na przykład napoje gazowane, takie słodzone, ale że też mają zero kalorii, ale no co to znaczy też od czasu do czasu, bo dla kogoś od czasu do czasu to może być dwa razy w tygodniu, a dla kogoś raz w miesiącu, więc to też musimy bardziej faktycznie ograniczyć. Wszystko jest dla ludzi, ale żebyśmy naprawdę to wszystko dozowali z głową.
Ograniczamy zatem cukier, stawiamy na stewie, na przykład erytrytol czy ksylitol, drodzy Państwo, no i tak naprawdę zachowujemy zdrowy rozsądek w dawkowaniu tych wszystkich słodkości. Myślę, że warto się odzwyczaić od tego smaku. Tak po prostu. To też jest racja, bo naprawdę my też stymulujemy ten smak słodki. To też nie jest tak, że jak ktoś na przykład ma też na przykład cukrzycę i będzie lepszą alternatywą na pewno raz na jakiś czas, żeby wypił, czy na przykład zjadł sobie jakiś taki słodycz słodzony słodzikiem. Natomiast też nie możemy tego właśnie tak interpretować, że skoro to ma zero kalorii, no to ja mogę to cały czas codziennie jeść, bo to cały czas jednak też stymuluje i ten właśnie zaburzenia tego głodu, sytości, też potem ta chęć, zwiększone łaknienie nadal może być. Więc właśnie okazjonalnie tak, bo po to to jest, żeby na przykład czasem zjeść sobie słodycz, na przykład będąc na diecie, ale mimo wszystko idźmy w naturalność właśnie, że też owoce mają też cukier, ale też mają błonnik, inne też witaminy, więc taka też słodkość wymiennie może być. Czyli na przykład pomarańcza i najlepiej w całości zjedzona, żeby właśnie dostarczyć błonnik. Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do oglądania kolejnych odcinków Psychodietetycznej Środy. Dzięki. Dziękuję. Thank you.